Dzisiaj nietypowo o krowach i koniach. Cześć, tu Sławek. Nie samym wędkarstwem człowiek żyje, chociaż rzeczy, które są dookoła wędkarstwa, zajmują dużo mojego czasu. Tak jak dzisiaj. Nie jestem nad wodą, chociaż właściwie nie, kłamię. Nad wodą jestem, ale nie mam wędzisk, ani całych wędek. Idę sobie nad rzekę, jak co roku, żeby popatrzeć na tarłop strągów, chociaż czasami ich się nie widzi, bo są pochowane, bo tarło się skończyło. Różnie to bywa. Przy okazji zobaczcie, bo w tym roku na wiosnę wysadzaliśmy drzewka na odcinku łąkowym naszej rzeki i jak widać poprzyjmowały się. Owszem, niektórych nie widać przy siatkach, natomiast większość wyrosła i ma się dobrze. Mam nadzieję, że za kilka lat rzeczywiście ten odcinek łąkowy będzie takim pośrednim, takim, w którym ryby dobrze się będą czuć z powodu zacienienia, z powodu korzeni, które dają schronienia rybom. A teraz idę na tarlisko, największe, które znam, i zobaczę, czy są ryby. Może nie pokażę Wam samych ryb, bo będą pochowane. Często duże trą się w samej nocy. Natomiast pokażę Wam na pewno ślady, czyli gniazda. Nie jestem sam. Tamten mały człowiek, a właściwie już nie taki mały, za mną, to moja córka. I tak naprawdę pokazuję jej coś, czego pewnie większość z jej rówieśników albo rówieśnic w ogóle nie ma szans zobaczyć. Bo albo nie chce, albo nawet nikt o tym nie wie, że coś takiego się wydarza na jesieni. Dobra, podchodzimy do tarliska. Fajnie tak zobaczyć, że jeszcze nie wszystko na tym świecie zniszczyliśmy i jeszcze dzikie pstrągi odbywają tarło. Oby jak najdłużej takie można było pooglądać, jak w akwarium. Przepływają, czekają. Te najprawdopodobniej niezawielkie samce, zresztą widzieliście na nagraniu, przepływają i czekają. A my staramy się po cichu chwilę poobserwować
i w spokoju odejść, żeby nie zakłócać tej harmonii. Pamiętajcie, chodźcie nad rzekami, to będzie straszyć tych, którzy są tutaj niepowołani, którzy starają się łowić te ryby. Natomiast dawajmy także spokój tym rybom. Nie musimy za wszelką cenę wszystkiego zobaczyć. Lepiej skorzystać właśnie z lornetki albo z jakiegoś zoomu w kamerze, niż podchodzić do samej wody, żeby zobaczyć coś więcej. Dajmy im się wycierać, a tym dłużej będą cieszyć nas swoim widokiem. Na razie, cześć.